Halo? Tak? Dzień dobry, ja chciałbym się dowiedzieć, czy jest sprzedaży balsam kapucyński. Jest. Aha, i ile za jedną buteleczkę będzie kosztować? Wysyłkowo 15,80. A, 15,80, strasznie drogo. No trudno, nic nie kosztuje. Aha, i to wszystkie ten buteleczki zawierają 60% alkoholu? Tak, wszystkie. A i to nie szkodzi dla zdrowia, tak wypić całą buteleczkę naraz? No to nie pije się naraz, raczej. A jakby ktoś wypił, to co wtedy? No to się upije wtedy na pewno. Także nie zalecam. Aha, no to jak się upije, to dobrze, to trzeba zalecać. Że to takie trochę drogie, mogło być taniej. No nic nie poradzę panu niestety. A w sklepach do kupienia to tego nigdzie nie ma, albo gdzieś tam na Allegro? No na Allegro może pan szukać, ale to już nie jest tak jakby przez nas autoryzowane, no nie wiem. Aha, a czy to prawda, że to wspomaga i powoduje większy orgazm, tak jak napisane jest w ogłoszeniu? Prawda, tak? Nie, no raczej nie. Aha, ale tutaj w ogłoszeniu tak napisane. Ale to na pewno nie w naszym ogłoszeniu. No jak, nie w gazecie, nasza Arka. A to na pewno, to nie jest w ogóle nasza gazeta. No to czyje to jest ten ogłoszenie, jak nie państwa? No nie, absolutnie. To musi pan już tam do tej gazety się zgłosić. Jeśli coś takiego napisali, to może ktoś na własnym doświadczeniu. No ale tutaj jest podany ten numer i właśnie zadzwoniłem pod ten numer. No, numer pewnie jest podany, ale na pewno tam nie ma nic takiego napisane. Jestem przekonana. Aha, a z czego państwo ten balsam robią? No to już trzeba wybrać się zapytać dokładnie. I tak tam receptury pan nie dostanie całej, także... Aha. A to żeby zamówić to tam do pani można to od razu? Słucham? Żeby zamówić do pani można tak, od razu można. Zgłoszenie zgłosić? Mhm. Dobrze, to ja jeszcze chyba się zastanowię, bo nie wiem jak tam mówi pani, że nie tego nie działa. Nie działa dobrze nie, na orgazm. Ale czy musi pan jakichś innych środków poszukać. Jeszcze z mamą po... Jeszcze z mamą porozmawiam i oddzwonię, dobrze? Dobrze, nie ma problemu. Dziękuję, do widzenia.